Nie, w razie czego weźmiemy tu jakiegoś pirata, kurwa, stąd, tu przyjdzie, podnie, kurwa, co trzeba, z palinówką, to nie problem, kurwa. Będzie by był taki pilot? Jest, będzie taki pilot, kurwa, nie tego. Ja też mam taką malutką, kurwa, tylko muszę właśnie wymienić ten wyłącznik, i tam, kurwa, muszę odkręcić. Miałem właśnie tak myślę, żeby tego, bo muszę jeszcze zrobić powijanki, kurwa, żeby mieli czym bić, wiesz. Nie. A no właśnie, to może zacznę od takich czego, to taki najlepiej. Aha, że będą sobie robić, chyba, że tak, ale ja tu mam właśnie ten kołek, który stoi, kurwa, trzeba go na pół i tu rączkę i zostawić, wiesz, powijak zrobić, nie? Bo ja tu mam takie, wiesz, dosyć, wiesz, ciężkie, nie wiem, czy one, wiesz, będą się nadawały, chyba. Nie, może... to niech robią ci uczniowie też pobijaki, może jak przyjdziemy, zaczniemy od robienia pobijaków takimi też, nie? Jak przyjdziemy jeszcze, nie, no, nie będzie to, pobijak to nie problem zrobić, ale jak już tego, bo zresztą muszę tego. Pobijak to już, żeby, wiesz, jak wytniemy, to niech wybijają, a nie, żeby tam jeszcze tego, nie, tego. Najważniejsze, żeby to nie popękało. Muszą to w miarę szybko pobić, później trzeba to okleić, więc z jednej z góry, nawet jak nie wybite, żeby już nie pękało. Yeah. No to ile takim niewprawnym wyjdzie tego zrobienie tego? Nie, no ja przypuszczam, że taki to robiłem, wiesz, jeden dzień robiłem, o nie? Jeden dzień, chociaż wybijałem, kurwa, i później ewentualnie, wiesz, jak tam się trochę byłem zmęczony, to zostawiałem i tam na drugi dzień już z zewnątrz, nie? No z zewnątrz właśnie, no. Z zewnątrz i z zewnątrz. No, najważniejsze w środku jest. Takie coś. Ale to jeszcze i tak czas będzie na to, żeby tego. Mówicie, najważniejsze drewno i jak już będą, to już niech wybijają, żeby nie chciało pękać. No, to jest, wiesz. No właśnie, jak drewno będzie leżeć tutaj, te dwa, bo tu z tego się zrobi dwa na to tutaj będzie leżeć tydzień czy coś, to mu się chyba nic nie stanie, nie będzie. No nie, no to tam to wiesz. Woda jest taka. No najpierw, wiesz, od czoła ci tam trochę pęknie, wiesz, no, gdzie to się to odetnie ewentualnie. To się odetnie, i tego, i się będzie dalej. Myślę, że Marek zrobi już bęben sobie. Ja ci tu służę, kuma, trochę ci pomogę, kuma. Tu te, tak, tak, najszerszy weźmiemy, kuma, nie. Dlatego, nie. Najszerszy, to ten najszerszy ma, nie wiem. No to właśnie o to chodzi, no. No to tak, no to zobaczymy, wiesz, bo to jak się wytnie, zależy jaki tam tą długość będzie, nie? I później tą szerokość wybieramy maksymalnie z jednej strony, a z drugiej strony mniejsze. Tylko te skóry właśnie, czy nam starczy, na ile... Tu mamy na razie na dwie, załóżmy na 6 bębnów, tej dużej skóry będzie, na 6. Ale każdemu bębnów... trzeba mówić z tych chętnych, bo może gdzieś ktoś kozy hoduje, niech się pytają, nie? Ja pamiętam, że kozy tam skóry kupowałem za 15, za 20 zł, skóra, wiesz, to nie jest jakiś tam chodliwy towar, żeby nie wiadomo co, nie? No nie ma, tu po drodze widzieliśmy barany. Barany nie, koza. Bawany widzieliśmy, no. Nie ewentualnie to... pies jest dobry. No, no psa w życiu. Także ten na razie, no tak, jak przyjdziecie, to przywieźcie ten. Klej, żeby... Klej przyjdzie. Tego, klej. Jak już będą dłuta, jak się przytnie, jak zaczną. Ja przypuszczam, że to tam parę godzin, jak będą mocno pracować, to jestem w stanie chociaż środek przebić, kurwa, wiesz. A z zewnątrz będziemy już na następne posiedzenie. Także będzie ze dwa, może trzy dni, no wiesz, nie wiem, czy tam po 8 godzin zakładając, no, ze dwa, trzy dni i już będzie sech, no, nie? Także on musi trochę posnąć, w sensie, że musi... musimy taki wyjazd zrobić, no. Tak, tak, na, jakieś, na parę godzin. Tylko kurwa, żeby już były, no, te dłutka, czyli to jest pierwsza rzecz, co są. No to te nie, to te dłutka, które on tam, wiesz, moje wziął, to już właśnie jedna osoba, czy tam, wiesz, żeby mogły się zmieniać, kurwa, nawet ze dwie osoby mogły grawić, wiesz. No tak, tylko że one są tępe. Tepe, no. To ci powiedziałem, no tepe, no to tepe za mną akurat. No ma być jak brzydew, tak? No to brzydew, no. No to zrobi, no wachowie zrobi, zobaczymy jaki ostrzeń. No, 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 no. Czy ile się trzeba, no. Mamy na 6 bębnów, czyli skóry mamy na 6 bębnów, tak? No gdzieś tak przypuszczam. Ja coś to widzę za optymistycznie, bo nie mamy na 6 bębenków, tylko na bębnów. No tak, ale to wiesz, jest połowa, wiesz, to z góry, tu ja załóżmy, przypuszczam 3 z jednej połowy i z drugiej 3, bo środek w miarę się, wiesz, wyrzuca, bo najtwardsza jest. Najtwardszy na grzbiecie. Albo nawet jak najgorszym przypadkiem byłby, to 4 będą. To nie będzie 6, tylko 4. 4, no to już tam. I co, i te skóry co tam wiszą? Tam w tym? Nie, no ta co na zewnątrz. Na zewnątrz. Będą do wapna, no bo ona no, ale jest oni twarda, będą... sucha.
Proszę? Twarda, sucha, nie? Ona jest teraz tak, jak pergamin, to ją trzeba jakoś uelastycznić. A potem co? Potem do wapna, a potem czym? Natłuszczać czymś, nie? Czy nie? Nie, wszystko będzie grane, wszystko będzie grane. Nie, bo chodzi mi o to, co mam kupić, na przykład, jeżeli ją trzeba włożyć potem do 5 litrów oleju. No, ale gdzie będziesz tam? To będziemy będziesz... 5 litrów oleju ją nie będziesz tam musi wkładać, skóra tylko. Tu będziemy no to robić, tu zrobimy wszystko, tylko wszystko jest. Olej. Tylko czy... O, po co olej? Na metry, tylko na kubiki. Co robimy? Jedziemy dalej. Tak, jedziemy dalej. Tego bierzemy, czy jak? Tego, na tego. No chyba ten jest najfajniejszy. Bo oni mogą mieć tak, że oni nie mogą mieć zwierzak, już go zamówimy, to będzie nasz, a oni może tu zabiorą go. No ale wiesz, no to jak oni wiesz, jak dadzą na swoich ludzi, to tam nie zrobią, ale jak wiesz. Każą nam załatwiać. To ten przyjechał. Prywatny i kto? On to łatwo łańcuchy na głowę chciał. Nie goni. A to nie ma co. Ludzie go wciąż nie ma ten. Ludzie umierają, a była tylko, żeby drewno było, była wierzyć na stale. Kosa z epoki kamienia łupanego. Będzie osób robić teraz? No. Pięć. No. Więc nie wiem, czy rezerwę no jednego trzeba mieć? No daj, zobacz, tam tej stronie nie ma sensu? Nie ma. No jest, to jest, jest tutaj ten jeden, z boku, nie? Z boku, ale nie wiem, go się wymieni, go, bo można górę zrobić. Tamten się wymieni, bo z tej strony no, jest dobry. No. Tu jeszcze chcesz przebić? Z tamtej strony ja ci przytopiłem, żebyś tutaj, żebyś nie uciekł. Aha. Młoteczek, dobra. Okej. Okay. Nie na środku, poczekaj, bo tu już pękać zaczyna, nie wiesz. Nie, zapiętnie. A ołówek jak zainstalować? Trzeba wyznaczyć. No, bo nie wyjmiesz teraz. No i nie, to też. Trzeba przesunąć bardziej w tą stronę. A tu też ci wrócić sznurek. Trzeba. Chcę taki sznurek. No ale tu masz. Znaczy, musisz sobie po prostu wiesz, bo wtedy będziesz wiedział chyba dokąd wiesz, ile trzeba jechać, skoro żeby nie tego. Na ten jest tego, musisz to, bo będzie wyznaczone, no, rozumiesz?
pewno to nie tak, że się tu zrobi. Taki musisz tutaj pomóc. Łapał kocie z godzina czasu i bomby nie jest. Nawet myślałem, że chciałem kupić taką, wiesz, taką. Co trzeba? No nic, obracam na drugą stronę i wiesz, 7,5 trzeba. Kurczę, ta już połowa roboty. No i żebyś odcinał, żebyś nie za ostro. Zenon, chyba no coś dalej, nie tak wie, żeby chyba coś z tego będzie, bo za chwilę będzie prześwit. No dobrze, no właśnie no. Wtedy. No i już będzie można może spokojnie sobie parę dni stansku, a nie będzie pękać. Żeby dziurę miał w środku. Tak, 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 właśnie o to. No. Mogę? Czas najwyższy chyba, nie? Co teraz? No już zrobiła? Piłą. No to piłą teraz trzeba, wiesz, nie? Dobra, wystaw, daj, zostaw to, bo to Andrzej będzie robił. Weź tam piłą próbuj, wiesz. Ja mu jeszcze tutaj odsłupnę. Ale tam nie jest. Nieźle.
Nieźle uważam. I tu wypuść, tak, tam wypuść, bo nie, tam jedną poruszaj, tam wypuść, wyciągnij tam i wylać wodę i... Nie, no tak, żeby po co właściwie wrzucać, tak więc i wody, żeby tylko był wypuchać, no tak. Wyleją tą wodę i wtedy już sobie będzie ten. W podobny sposób skarpety piorę. Ja bym wolał skarpety. No okej, dobra, dobra, jeszcze. Tam chyba za mocno będzie. Dobrze.
Thank you.